Okej, witajcie, tu wasz Dariel, to jest odcinek kolejny z Beast of Pandaria, levelowanie tym razem. Mam już tym razem piąty poziom, już trochę zacząłem grać. I dostałem już parę skilli, jeden to jest podstawowy atak, kolejny to już zwiększony atak, który zadaje już większe obrażenia i który zwiększa obrażenia również gdy przeciwnik ma mniej niż 50 życia oraz coś takiego jak roll, który po prostu się toczymy, jak widać. Bardzo pomaga przy podróżowaniu oraz ostatni Quaking Palm, który stunuje przeciwnika na 4 sekundy. Z innych rzeczy to jest zmiana interfejsu. Nie mamy już poszczególnych działów w księdze skilli, tylko większość mamy już od razu wypisanym w jednym oknie. Tak samo również mamy trochę pasywne umiejętności większe na Lamonka, czyli Tiger Strike, który zwiększa nam szybkość zadawanych obrażeń na autoataku oraz zwiększane obrażenia, gdy wnosimy dwie bronie na nas albo jedną dwuręczną, czyli w tym przypadku Mausta, czyli zwiększona szybkość obrażeń o 40%. Okay, teraz mamy dwa zadania, które muszę zrobić. Z innych ciekawych rzeczy, na razie nie wszystkie animacje są zrobione, ale po prostu pokazałem niektóre, na przykład Cry. Lex, z tego co pamiętam. Wstawaj, lol. Spear. No, lecz. Okej. Okay. Tu musi ktoś takich robaków. Nowy model. I przekaz rzeczywiście mąka w akcji. Teraz muszę zrobić słoneczną perłę. Tak jest napisane. To jest pod wodą. Co to jest? Jakaś płaszczka. Lecimy dalej.
mogę z kimś pogadać. Fajnie, dobre. Czasami nie będę nic mówił, żebyście mogli pooglądać widoki na sposób na muzykę. Dla tych rejonów jest bardzo, bardzo fajne. O, skończyło się. Dotarliśmy do wioski, udajmy zadanie. Ok, 10 zabić i zebrać 6-9 rzeczy. Ok, lecimy. O, ten dół znikł. Machaj w kartule. Wściekłe króliki.
A tu co tu jest? O, to marchewki są. No, jak możecie zauważyć, walka mnichem jest bardzo dynamiczna. Także jest bardzo statyczna, jak przy niektórych klasach. Także zawsze trzeba być w ruchu.